Dana jest funkcja kwadratowa y równa się x kwadrat plus c. Wyznacz parametr c tak, aby do wykresu należał punkt 2 i 3. I teraz zacznijmy. Wypiszę dane z y równa się x kwadrat plus c. Mamy podany punkt a równa się 2 i 3. I pierwsza. Zawsze jak mamy punkt podany, to pierwsza liczba to jest współrzędna x-owa, druga współrzędna y-owa, tak? I teraz podstawię za x 2, za y 3 w naszym wzorze. I co otrzymam? 3 równa się. Za x daje 2, czyli mam 2 do kwadratu plus c. 3 równa się 4 plus c, to liczbę przerzucam tu, czyli mam 3 minus 4 równa się c, czyli minus 1 równa się c. Koniec zadania. Czyli co trzeba było pamiętać, że tutaj w tym naszym, jak mamy podany punkt, to pierwsza liczba to jest współrzędna x-owa i mogę ją wrzucić po prostu za x. Druga liczba odpowiada y-om i ją mogę sobie też wrzucić tutaj.